tytułem Popiec na rowerze. Proszę mi się nie zrozumieć, ale ja myślę, że oglądając ten film, dzisiaj go oglądałem już drugi raz i tak samo jako facet mężczyzna, jako ojciec, po prostu biorę go tak głęboko, że czary przychodzą tutaj po prostu. Ja bym lepiej odebrał jako ojciec. Wiem. To jest w ogóle dla ludzi, dla dorosłych. Nie dla dorosłych, żeby bardziej uważnie wpatrywać się w dzieci. Patrząc na postępowanie tego chłopca, tak z boku, nie wiedząc tego, tak tylko z boku, no przynajmniej raz, nie dwa, nie trzy, no patrzyło się na tę kobietę i podziwiało, że ona ma tyle tego spokoju, tej cierpliwości i tego zrozumienia. Bo nam jako dorosłym bardzo często, szczególnie w stosunku do obcych dzieci, tego zrozumienia brakuje. I czasami do własnych brakuje. No do własnych, tam mówię o obcych, to też. No i tutaj... Może łatwiej z nimi obcych. No w niektórych sytuacjach musi się stanąć. Ale to są chwilowe sytuacje, a jednak ona jakiś czas, pewien okres opiekowała się. Bo normalne byłoby chyba to, że ona zostaje do jego rodziną zastępczą, nie? I oni powinien być wdzięczni, nie? No bo tak oczekujemy, no jako dorośli, oczekujemy tej wdzięczności, no to my, prawda? Szczególnie, że no, tego swojego no, mężczyzny zrezygnowała, czyli ona by się pokazała z dobra kobieta. To był mężczyzna, jak postawił wybór między dzieckiem a sobą. No to druga strona, ale oczekiwałam, ja na jej miejscu, tak podświadomie, oczekuje się tej wdzięczności. Tymczasem tego chłopca tej wdzięczności nie było. A to może nie tak z wodą, że to nie było wdzięczności, tylko ten chłopiec cały film szukał tak naprawdę ojca. Nie, to jest ważne. Bo nawet ten, dealer to miał być jakimś takim substytutem ojca. Znaczy nie tylko rzuciło jedną rzecz. No, rozumiem, że to jest nawiązanie do baśni. Tylko nic nie ma o matce. Nic kompletnie. Matka musiała być z biologicznego punktu widzenia. Ale w filmie nie ma. Ale fabularnie filmie nie ma w ogóle. Jest wyrugowana w ogóle z fabuły. Teraz zobaczcie. Tak mu się wydaje, że reżyser. Może jej nigdy w życiu jego nie było. Dokładnie. Zobaczcie, co musiało być tutaj, że ojciec taki jaki był, tak? Tak naprawdę porzucił go. Zaczyna, powiedzmy, start nowy w życiu. Porzucił go totalnie, tak? Zostawił w sierpniu, łamał się dobrze, bo na miesiąc i tak dalej. To i tak dążył do niego, tak? Dążył do tej miłości, chciał mieć autorytet ojcowski, chciał go i tak mieć przy sobie, tak? Teraz pytanie, jaka musiała być matka, że w ogóle się nie zmierzało, w ogóle nie wspomina jej. Albo jak pan może też tak, może po raz tylko sobie łamał. Scenariusz nie musi opisywać życia. Scenariusz po prostu ma być filmowy. On się dla niej podoba. Ale tam było wyraźnie pokazane, że on tej matki nie zna, że wychowywała, że babcia, prawda? I ta matka, czy była, czy nie była, to było nieistotne, bo mi się wydaje, że ten ojciec, czy to była matka, czy ojciec, to fakt porzucenia dziecka nie powoduje tego, że to dziecko, prawda, tak zapomina, czy przechodzi do porządku dziennego, tylko to dziecko, nawet jak rodzic jest zły, to szuka tego rodzica, stara się być z tym rodzicem. Przecież ten chłopiec nie przyjmował w ogóle do wiadomości, że ten ojciec, czy to by była matka, czy ojciec, że tam nikt nie mieszka. Nie wierzył, patrzył, że to niemożliwe, żeby jego rower sprzedał, że pewnie ktoś ukradł. Została jako pewnego tutaj przyjdzie, pewnego bytu, który jest naprawdę taki naiwny, ale marzy, tak? I z dorosłością, tak? I pewne stereotypy, które jest tutaj w tym filmie burzy, tak? Bo w pewnych momentach to dziecko jest bardziej dorosłe niż nie jeden dorosły, tak? I w momencie, kiedy on tutaj obok tego ojca, to tak naprawdę mamy dwóch chłopców, tego dużego chłopca, który chce zacząć swoje życie, no i ten mały mu przeszkadza. No i tego małego chłopca i tak naprawdę obaj są bez racji, bo ojciec też sobie nie potrafi. A czym się że na przykład, że on jakoś inaczej się zachowuje, jak inni. Na przykład na początku filmu burzy, teraz nie chciał sobie ojcu oddać. Nie wiem, uciekał przed nim. Nie przeszkadza. Czemu się a później?